Siema, witam. 10 porad do Last Epoka. Jak najszybciej potrafię, bo 15 minut po 5 porad, co nawet nie zawsze trzeba rozwijać, to trochę za długo imo. I w ogóle Last Epok czy Epok się czyta, bo Devi czytają Epok w sumie. Last Epok. Last Epok. Last Epok. No robot mówi Last Epok, to będę słuchał robota, nie wiem. To tak, odwiedzaj często Vendora, kupuj runy zawsze jak masz okazję, jeśli się tylko pojawią. Dodatkowo często item upgrade możesz tam znaleźć na kampanii, do kupienia po prostu. Nie gambluj w early game'ie, przynajmniej w kampanii, no bo nie opłaca się. Nie bój się grać swoim buildem na kampanii, nie bój się po prostu testować, respec jest bardzo łatwy i wszystko da się zmienić oprócz mastery. Wszystko do cofnięcia jest bez problemu, nie jak w POE. Możesz tu bez guide'a spokojnie grać. Normalnie da się na pałę grać swoim buildem. Crafting. Crafting dostępny jest wszędzie, kliknij F. Nie musisz czytać guide'a tu też. Wszystko jest intuicyjnie, po prostu musisz zacząć. Najważniejsze to, żeby testować. Wszystkie tam runki i afiksy masz opisane. To jest bardzo proste. I craftuj często na kampanii. Teleport na mapie, zaznaczasz lewym i klikasz po prostu prawym. Nie musisz tutaj klikać travel. Wszystko jest wytłumaczone, czytaj tooltipy. Są bardzo rozbudowane, wszystko ci mówią. Jeśli podtrzymasz alt, to będziesz miał rozwinięcie tych tooltipów. Typów na itemie czy skillach. Pod G masz guide, możesz sobie wyszukać cokolwiek potrzebujesz. Twoje statystyki masz pod C i też możesz najechać i poczytać co dają. Resisty powinno się do 75% podbić i szukać healthu na itemach. Tak na początku jak się gra, no to nie jest jakieś giga ważne, ale no trzeba pamiętać po prostu. Wiem, że nie na każdym buildzie health jest ważny, ale na większości. Resisty tak czy siak trzeba dobić. Kampanii nieważne, ale powoli się po prostu trzeba ubierać. A resisty łatwo idolami dobić na początku. Rewardy pobocznych questów sprawdzaj, bo nie wszystkie trzeba robić, tylko te, które dają pasywy i tam sloty idoli. Nie musisz też kampanii kończyć, żeby biegać monolity, możesz od razu wskoczyć na endgame. Ogarnij loot filter, shift F. Możesz sam. Możesz z neta. Last Epoch Tools ma bardzo fajne filtry, ale nie bój się samemu tam potestować, poklikać, bo wszystko jest no łopatologicznie strasznie, no to tak na pierwszy rzut oka wszystko widać, o co chodzi. W Staszu masz bardzo dużo miejsca, bo porównując do Diablo to wiadomo, ale nawet do takiego POE, no to nigdy ci raczej nie zabraknie tego miejsca, używaj go. Wiem, że niektóre te porady strasznie obvious się wydają, no ale ja na przykład nie wiedziałem na samym początku większości z nich, a są przydatne, lepiej wiedzieć po prostu. No i to tyle, elo benzy.